Jesteśmy na postoju w kompleksie Rize, a dokładniej w najbardziej znanej, najbardziej popularnej części. No, tej, w którą kiedyś zainwestowano największe jej pieniędzy, a żeby była najbardziej reprezentacyjna, najbardziej muzealna, niektórzy mówią, że najbardziej komercyjna, taka powiedzmy nastawiona na turystów i pewnego rodzaju atrakcję turystyczną. Jakieś takie krzyżówka muzeum z happeningiem, jak to niektórzy mówią. Choć ja nie mam do tego takiego stosunku. Wręcz przeciwnie, imponuje mi i bardzo szanuję to, jakich dokonano zmian, postępów i ich pracy wsadzonej w to, żeby kompleks włodarz, czyli przywódca, ten, który włada, ten, który posiada siłę, moc i dominację, był dokładnie taki. Ja zdaję sobie sprawę z tego, na co wiele osób nie zwraca uwagi, czy jak wielkim wysiłkiem, bólem, krwią, w rozumieniu własnego zdenerwowania, zmęczenia, potu wsadzonego i zmagań z systemem, powstał ten kompleks jako muzeum dostępne dla ludzi. A wiem, że ludzie potrafią ze skrzywieniem stwierdzić, a komercha, a płotek, tam kurde kaski, bo takie wymogi i w ogóle całość z dupy, po co to jakiś happening się robi ze starego kompleksu. Opowiada się legendę, albo się nie opowiada tych legend, zaprzecza się im oficjalne wersje. Ja wiem, że mnóstwo ludzi ma z tym problem. Ale mnie to osobiście nie tylko nudzi, ale po prostu daje mi do zrozumienia, że ludzie, którzy tego doświadczają, którzy tu przychodzą, nie rozumieją tego fenomenu, zjawiska, z którym mają do czynienia. Nie tylko tego, że ktoś umożliwił im i dał im szansę być w tych miejscach i je poczuć, ale tego, ile pracy wymagało doprowadzenie do tego, żeby ten obóz, żeby to miejsce tak wyglądało. Bo ja wiem, że ono jest raz brudne, raz mokre, czyli tak samo jak każdy wojskowy biwak, który powinien być, czy który ma miejsce, jak wyjazdy na obozy harcerskie i na całą resztę. Wiele osób nie myśli o tym, że tam nie jest, te wspomnienia z harcerstwa nie są wspomnieniami czystości i tym podobnych. Wszyscy myślą tylko o tym, co wtedy przeżyli, a to, że nie było ciepłej wody, że jedło się i część czasu było się w brudzie, że się chodziło w mundurkach, uniformach i w ogóle, to oczywiście nie każdemu i nie do każdego to dociera. Analogicznie jest z fenomenem muzeum, w którym jesteśmy, czyli kompleksu Włodarz. Bo jako muzeum jest to miejsce, o którym musimy mieć świadomość, że mnóstwo ludzi bardzo dużo czasu i siły wsadziło w to, a żebyśmy my jako zwykłe przypadkowe osoby, czyli tak zwane randomy, mogli wejść i doświadczyć tego, co oni znają, co było pieśnią ich dzieciństwa i młodości, było doświadczeniem ich rodziców, a jeszcze wcześniej bezpośrednim bólem i wysiłkiem dziadków, co jest częścią historii tego miejsca. Ludzie, którzy mają problem z komercyjnością muzeów, nie rozumieją, ile kosztuje wysiłku, jakie są gigantyczne koszta finansowe utrzymania takich miejsc. Już nie chodzi nawet o kwestię tego, że tu trzeba zapewnić ekwipunek, który się psuje, który jest wymogami, żeby móc wpuścić kogoś pod ziemię, że jak mają to być grupy zorganizowane, to ma być dlatego, że ktoś musi cię pilnować, żebyś nie zgubił się, żebyś bezpiecznie przeszedł tą szlak, który ci pokazuje fragment, bo fragment, ale ten fragment, który jest uznany za akceptację, akceptowany urzędowo jako dostępny i bezpieczny, żebyś mógł poczuć się w tym miejscu, zobaczyć chociaż wycinek tego miejsca i poczuć, co się tutaj dzieje, co się tu wydarzało i żebyś mógł po prostu przeżyć na plecach własnych wycinek doświadczenia. I tu nie chodzi o to, że oni ci dają wycinek, bo nie chcą ci pokazać całości. Nie, oni zdołali zapewnić ci doświadczenie wycinka, czyli pozwolili ci poczuć to samo, co było ich życiem, co sami przeżywają. I wtedy, kiedy jesteś w takim włodarzu, czy w innym kompleksie jak Osówka. Ja osobiście bardzo kocham Osówkę, uważam, że w Osówce to wyszło super lepiej, pomimo tego, że jest również komercyjnie, a może dlatego, że mi po prostu się ta część Osówki bardziej podoba, albo dlatego, że tam więcej rzeczy wyszło tak, jak trzeba.
A po prostu, albo mam po prostu skrzywienie. Każdemu się jedno, jednemu się bardziej podobają różowe tulipany, a drugim żółte. I analogicznie tutaj mam podobne podejście, ale zmierzam do tego, żebyście zrozumieli, że takie miejsca to jest wycinek historii po to, żebyście... A wycinki to tak jak z kawałkiem tortu. Nie musisz zjeść całego tortu, żeby poczuć czym, jaki smak ma tort, jaką przyjemność, jakie to jest doznanie smakowe i jakie emocje czujesz w wyniku kontaktu z tym tortem. Analogicznie jest z miejscem. Możesz być w wycinku, kawałku tego miejsca, żeby zrozumieć czym ono jest. A żeby zanim, albo może raczej zanim je zrozumiesz, żeby je poczuć. A jak poczujesz, jesteś, przeżywasz to miejsce, to wtedy stopniowo, stopniowo zaczynasz przez uczucie dekodować te emocje i uczucia i energię tego miejsca, bo do tego wyrazu pewnie czekaliście, aż go powiem. Energię. Niektórzy użyją tego wyrazu, którego wiecie, że nie lubię, czyli wibracje. No generalnie rzecz biorąc, to jak to miejsce promieniuje, jak ono wpływa na was. Krótko mówiąc, od strony takiej czystej fizyki, jak te wszystkie siły przetworzonych konkretnych materiałów w tym konkretnym układzie wpływają i oddziałują na wasz organizm, na was jako ciała, jako ludzi. I z tej perspektywy, gdy się zastanowicie, gdy spojrzycie po prostu na to, co nazywamy włodarzem, czy każde inne tego typu muzeum, to przestajecie widzieć komerchę. Uświadamiacie sobie, jak wielkim, jak niesamowitym wynikiem pracy ludzi, zaangażowanych pasjonatów, jest uzyskanie takiego miejsca, którym, pomijając wszystkie tam polityczne, kumplowskie, osobiste niesnaski, jest utrzymanie takiego kompleksu, ażeby go, żeby każdy przypadkowy random, czyli przypadkowa osoba z ulicy mogła zobaczyć wycinek historii, ale go nie tylko zobaczyć, jak się chociaż przez chwilę skupi, zastanowi, spróbuje poczuć to, co widzi i wyobrazić sobie, co tu się działo, to dopiero wtedy rozumiemy sens tego muzeum. I w przeciwieństwie do obiektów muzealnych prostych, czyli takich sal, które są ładne, czyste, sterylne i za szybką widzicie jakiś obiekt, którego nie możecie pomacać, zbadać, to tu macie do czynienia z historią żywą, z historią, której możecie dosłownie doświadczyć fizycznie. Zerknąć, wejść tam właśnie przez te drzwi do jednej ze sztolni, która była w tym wypadku jednym z głównych wejść, a tych wejść jest tu kilka. Jak zobaczycie sobie w tamtą stronę, są co najmniej 3 odsłonięte i zaznaczone na mapce takiego zwiedzania, które można zrobić. Wejść sobie, pomacać. Drzwi są co prawda zamknięte, wrota są zamknięte, a kiedyś nimi wjeżdżały transporty, już nie wnikając w to, że tu były kolejki, takie jak tutaj te wagoniki do wydobywania. Bo tu nie chodzi tylko o drążenie tej góry, którą macie przed sobą. Tu chodzi też to, że do niektórych rzeczy tu przywożono. I chciałbym, żebyście odwiedzając takie miejsce, nie skupiali się na tym, że o Jezu, robią tu z nas biznes. Wyciągają od nas 50 czy 40 zł. Zdajcie sobie po prostu sprawę, jak drogie jest utrzymanie pozwolenia na to, żeby nasze, cudzysłów nasze, władze pozwoliły na to, żebyście mogli wejść i poczuć historię. Zobaczyć, jaka ona jest. No i oczywiście ci ludzie w pewnym stopniu, mając taki region, który nie jest jakoś wybitnie zaopatrzony w jakieś rzeczy, powiedzmy, nie ma tu firm, przedsiębiorstw w rozumieniu jakichś korporacji i tym podobnych, w których można zatrudnić, nie wiem, 800, 1000, 4000 osób. Ci ludzie po prostu w pewnym stopniu skupiają tą swoją turystykę wokół tych punktów ran historycznych na terenie, w którym się wychowali, które oni czują i którymi chcą się podzielić. Oni opowiadają wam swoją historię, nie cudzą, swoją, swoich rodziców, dziadków i ludzi, którzy tu byli i zdaniem oficjalnej historii minęli, już ich nie ma. Ale dla moich podopiecznych, dla mnie i dla każdej osoby, która przychodzi do tego miejsca, to jest historia żywa. A w momencie, kiedy jesteście w takim miejscu, niektórzy z was dostrzegą tych innych mieszkańców, których tutaj to miejsce zatrzymało.
I lokalnie chcą wam tą historię opowiedzieć przez dotykanie miejsca i elementów, tak żebyście po otrzymaniu tych wszystkich sugerujących rzeczy, no oczywiście, że część, jeżeli nie większość tych obiektów nie jest oryginalna, w rozumieniu tych wszystkich postawionych tu wozów pancernych, wozów radiostacji i tym podobnych, ale chodzimy tutaj stricte w sytuację, w której gdy do was dotrze miejsce, aura tego otoczenia, to wtedy dopiero możecie pomyśleć, zacząć rozważać, zacząć przeżywać to miejsce, a wtedy ono zacznie opowiadać swoją historię. I zasadniczo to jest celem ludzi, którzy prowadzą te kompleksy muzealne. Oczywiście codzienność zjada te historie. Ci ludzie zaczynają się męczyć z codzienną papierkowością, z tym, żeby za przeproszeniem koszta utrzymania i ewentualnego poszerzania, powiększania tego, co nazywamy muzeum, czy trasą muzealną, żeby się zwracało, żeby dodać jakieś elementy, które będą przyciągać ludzi, którzy już raz tu byli. Ja jestem tutaj chyba szósty raz, albo siódmy. I owszem, ja już nie wchodzę kolejny raz do włodarza, to prawda, ale to w moim wypadku ze względu na moje psiaki, z którymi tu zostałem. Natomiast regularnie przywożę tu ludzi, którym... I nie chodzi mi tylko o włodarza. Przychodzę i przyjeżdżam i pokazuję wszystkie te bardziej znane obiekty Rize. I tak, ja może nie jestem idealnym wskaźnikiem, żeby tam pójdziemy w górę, ja ci pokażę. W niektórych miejscach się rzeczywiście wybieram. Wczłapuję się, docieramy i opowiadam. Czasem w niektórych miejscach staram się poczuć. W zeszłym roku tylko dwa nagrania przez Facebooka swojego udostępniłem z tego, co widziałem na kasynie i co się działo na kasynie, jeśli chodzi o samego włodarza. Znaczy, może szerzej, kompleks Rize, czyli kompleks Olbrzym. Ale moim celem w tym, żeby tutaj tak jakby was nakłonić czy zachęcić, nakłonić to nie jest dobry wyraz, zachęcić was do wizyty, do odwiedzenia tego miejsca, to jest zdecydowanie to, żebyście mieli okazję samemu poczuć to miejsce, doświadczyć go, zobaczyć ludzi, którzy tutaj są, których to jest doświadczenie, to jest ich przeżycie, dla których to jest nie tylko praca, ale pewna treść tego, co oni mają tutaj do przekazania. I takie jest zasadniczo przeznaczenie każdego muzeum, zwłaszcza muzeum żywego, czyli muzeum, w którym macie kompleks, do którego organizuje się trasę, w której osoby, które przyjeżdżają, mogą coś zobaczyć, coś poczuć, coś się dowiedzieć. A później przychodzi czas na zrozumienie i przemyślenia. I w dwóch kolejnościach, czasem zrozumienie i przemyślenie, a później w wyniku przemyślenia głębsze zrozumienie. Misją czy zadaniem częściowo kanału Monomitu jest pokazywanie wam takich miejsc, które wzbudzają i nakłaniają do przemyśleń i które możecie silniej odczuwać. Kompleks Rize, bez dwóch zdań, pomimo tego, że dotyczy II wojny i pomimo tego, że dotyczy przykrej historii, przykrej w rozumieniu okupionej gigantyczną krwią, jest niezwykle ważnym elementem i niezwykle silnym elementem do odczuwania. Chcę, żebyście sobie uświadomili, że jeżeli jedziecie do Egiptu, to każdy z was chce zobaczyć piramidy. Najlepiej piramidy w Gizie, a oprócz tego jeszcze kilka innych monumentów. Albo jak jedziecie do Syrii, znaczy bardziej mam na myśli chociażby jak jedziecie, kiedyś jechaliśmy do Iraku albo innych takich państw, jak jedziecie zobaczyć na przykład piramidę schodkową albo jakieś gigantyczne obiekty takie jak na przykład Puma Punku, to zdajcie sobie sprawę, że te miejsca są zbudowane albo Machu Picchu, są zbudowane wysiłkiem, potem i krwią wielu osób. I kiedy chodzicie po tych miejscach, wiele z was nie ma negatywnych odczuć, czy też raczej nie ma negatywnej refleksji o tym, ojejku, ale tutaj ludzi zginęło, żeby to powstało. A może powinniście? To jest historia pisana ludzkimi życiami. I analogicznie jest z Rize. Rize ma dużo bardziej tragiczną historię, o czym wiecie. Jeśli skupimy się tylko na historii III Rzeszy i tego, co sobą reprezentowała, to jest to pewna jątrząca, otwarta rana, która nigdy się jeszcze nie zdążyła zagoić. Dla Polaków, którzy tej traumy doświadczyli, powiem to i obawiam się trochę, że może mieć to negatywne konsekwencje dla mnie, ale w moim przekonaniu dużo bardziej niż naród wybrany w swoim własnym przekonaniu, czyli
przemysł Holokaustu. No, charakterystyczne pojęcie, które już oflagowało ten film. Natomiast chcę, żebyście zrozumieli, że z mojej perspektywy my Polacy, jako że to się działo na naszych ziemiach, w naszej okolicy, z naszym uczestnictwem jako ofiar, odczuwamy to mocniej nawet niż ci, którzy sobie zowią i roszczą pewnego rodzaju monopol, dlatego że nas to naznaczyło. Dla nich to jest rana wielopokoleniowa i tak twierdzą, to w naszym wypadku ta rana jest na naszym ciele i my ją przeżywamy. Ona jątrzy się i nie może się zagoić. I miejsca takie jak Włodarz uczą nas oswajać się ze świadomością tej rany, żyć z nią i traktować jak, no, tutaj w tym miejscu mam bliznę, która zaznaczyła miejsce, a w tym miejscu jest rana i muszę zwracać uwagę na to, żeby o nią zadbać, żeby ona nie została skażona, czyli na przykład zatarta, zabrudzona. Pojęcie zatrzeć historię. Pomyślcie o tym, jak co wam się kojarzy w momencie, gdy myślicie o zatrzeć ranę, zabrudzić ranę. To jest to, ta gigantyczna misja, która na nas spoczęła. Wołanie naszych przodków, żebyśmy pewne rzeczy pokazali i zachowali, bo one nas dotyczą bezpośrednio i pośrednio. I właśnie takie rzeczy możecie zobaczyć, będąc we Włodarzu i w pozostałych kompleksach. O, a to jest ten element, który powoduje, że nigdy nie słyszycie, co Darek nagrywa na swoich filmach, bez względu na to, jak dobry ma mikrofon, czyli szum drzew, wiatr, który nie jest tu przypadkowy, a odpowiada i mówi swoje własne zdania. Czasami, kiedy nie słyszycie Darka w jego nagraniach, zastanówcie się nad tym, czy to, co się tam odzywa, wiatr, szum, czy tam też nie ma pewnych słów dla was. I z tym was zostawiam. Mam nadzieję, że inne elementy relacji będą dla was równie ciekawe, jak mój komentarz i przemyślenie dotyczące Rize, w którym teraz jesteśmy.